Cześć, z tej strony Odkrywca Goblin. Chciałem zrobić odcinek z podziękowaniem za 100 subów. Rośnie to w tak szybkim tempie, że nie zdążyłem, za co serdecznie Wam dziękuję. Bardzo dużo pozytywnych komentarzy, wielkie dzięki. No i co, dzisiaj przepiękna pogoda, ja nie tracę czasu, lecę ryć, a Was zapraszam na odcinek. Ja już jestem na miejscu, a miejsce wygląda tak. Tak jak widać po lewej stronie, były tutaj tunele, zostały zebrane, zrobiło się troszeczkę więcej miejsca, a mi wyskoczyła fajna znajdka. Mianowicie to jest prawdopodobnie George III. Z przodu jeszcze w miarę, z tyłu już niestety destrukt. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że mikrofon już zamówiłem, czekam, na dniach będzie, więc na pewno w następnym odcinku jakość i ten dźwięk się poprawi. Miałem dobry sygnał, który się okazał śmieciem, no ale niestety jest dyskwalifikowany prawdopodobnie na resztę dnia, no bo nie posłużyła mi zbyt długo. Także muszę iść szukać, kurde, może gdzieś zapytam, dostanę jakąś łopatę na chwilę. No i wracam dalej ryć. Jak się uda, to się jeszcze włączę. Jestem z powrotem, ale tak jak widać, słoneczko już zaszło, ja uciekam do domu. Oprócz tego George'a, nie wiem, czy to jest George I, czy George III, to jeszcze ustalę w domu. Jakieś dwa wycieruszki, już nie chciałem Was nimi katować. Inne znajdki. No i oprócz złamanej łopaty straciłem również gumowce. Czasami tak jest. Ja się nie poddaję. Wracam na to poletko wkrótce. I tyle. Na dzisiaj kończę. Heja! Jestem z powrotem. Miał być odcinek z dwóch wypadów, natomiast mamy 3-tygodniową kwarantannę. Ja zostaję w domu, Was również zachęcam, jeżeli nie musicie, nie narażajcie zdrowia swojego, zdrowia swoich bliskich, zostańcie w domu. Wiem, że ten odcinek jest bardzo krótki i tych znajdek jest bardzo mało, dlatego chciałbym Wam coś pokazać. A mianowicie chciałbym Wam pokazać takiego przepięknego hamera, znalezionego jeszcze zanim zacząłem nagrywać na YouTube, właśnie na tym polu. No tak jak widzieliście, tunele zostały usunięte, zrobiło się troszeczkę więcej miejsca. Warto wracać, przeszukiwać, sprawdzać te miejsca kilkakrotnie. Każdy z nas wie, że nie ma miejsc przechodzonych. Ja z takiego założenia też wychodzę. No i co, wracając do hamerka, jest to Henry III Short Cross. Władca ten panował w 1216 do 1247, także hamerek pomiędzy 700 a 800 lat, dotychczas mój najstarszy hamer i w sumie pierwszy znaleziony na ziemi angielskiej, także bardzo cieszy, bo jest naprawdę przepiękny hamerek. No i na sam koniec chciałbym Wam podziękować jeszcze raz, bo naprawdę jest za co. Wczoraj wieczorem przekroczyłem ponad 300 subów. Przerosło to jakiekolwiek moje oczekiwania. Dziękuję Wam bardzo za to, że oglądacie, komentujecie i subskrybujecie mój kanał. Jak tylko kwarantanna się skończy, ja wrócę do rycia, a Wy trzymajcie się ciepło. Hej!